Jesteśmy w 9 Elo, jest z nami Marcin. Marcin, dlaczego śpiewasz? Dlaczego śpiewam? Bo jest to kawałek nieodłączny mojej duszy, mnie samego, i gdybym śpiewał, to byłbym po prostu taki przezroczysty i nie spełniałbym się w roli jako osoby, bo nigdy nie patrzyłem na siebie pod względem tego, że mógłbym pracować, robić coś innego niż śpiew. Dlatego nie wydaje mi się, żeby coś innego mogło stanąć na mojej drodze, żebym przestał śpiewać. Ale czy to tak jest, jak rano wstajesz na przykład, to od razu coś nucisz, czy szukasz jakichś klimatów, czy po prostu muzyka jest takim nieodłącznym elementem twojego życia od początku do końca? Od początku do końca i zawsze, gdy rano się budzę, mam tak zaprogramowany telewizor, kino domowe, że automatycznie się włącza wszystko i leci muzyka. Od samego rana, jak się szykuję, pakuję książki, ubieram, wszystko robię, to zawsze jest muzyka, zawsze śpiewam albo mam na słuchawkach muzykę, zawsze, cały czas. Nie ma takiego momentu, no może w szkole na lekcjach, tak, ale czasami też, jak się znudzę, to wkładam słuchawki i jakby jestem wyautowany z całej lekcji, najczęściej na matematyce. Ale tak, muzyka jest od początku do końca cały czas ze mną. Muzyka pomaga ci czy przeszkadza, na przykład w lekcjach właśnie w tej szkole? Pomaga i nie potrafię wykonywać lekcji, uczyć się czegoś bez muzyki w ciszy, bo ona nawet w stresie, w nerwach czy w czymkolwiek, nawet w codziennych takich czynnościach, uspokaja mnie w inny świat, zupełnie mnie przenosi i jest to taki mój własny świat. Okej, okay. A jak to jest? Jak słuchasz czy wykonujesz utwory innych wykonawców, znane piosenki, próbujesz zrozumieć to, co w tych piosenkach się dzieje i próbujesz się jakoś utożsamić z tym pierwotnym wykonawcą? To znaczy tak, zapoznaję się z tekstem. Jeżeli jest to angielska piosenka, to wiadomo, że ją tłumaczę i staram się zrozumieć sens, ale nigdy nie czerpię jakiejś inspiracji od artysty, który to wykonuje, tylko chcę, żeby to było jak najbardziej moje i staram się z tym utożsamić, ale jako ja, jako Marcin Molendowski, a nie jako na przykład Aloe Black, który także śpiewał I Need a Dollar. I bo uważam, to jest taka sprawa, że jeżeli ja przekażę to tak, jak ja to czuję, to ludzie to kupią i ludzie będą wiedzieli, co ja chcę w tym przekazać i jak ja to rozumiem, a nie jak rozumie to Aloe Black, który wykonywał to w oryginale. Dlatego staram się każdą piosenkę przełożyć na siebie, na swoje własne jakieś tam przeżycia, jakieś sytuacje, które już w moim życiu miały miejsce, żeby mój przekaz był jak najbardziej prawdziwy. Okej. Okay. Wszystko ma swoje dobre i złe strony. O dobrych nie będziemy gadać, bo to nie ma sensu, ale jakie dobre strony dla ciebie ma to, co robisz poza szkołą, właśnie ta muzyka, ten śpiew? No ja się spełniam, no bo to jest takie coś, że śpiewanie nie jest jakby dla mnie jakimś tam hobby, czymś dodatkowym, albo że rodzice mi kazali, tylko ja od najmłodszych lat, od zerówki zacząłem chodzić do szkoły muzycznej, bo akurat wtedy zainteresowało mnie to, jak to się dzieje, że naciskam klawisz, a wydaje się z tego dźwięk. I babcia gdzieś tam wyczytała w ratuszu bodajże, że jest nabór do szkoły muzycznej. Ja poszedłem, ale byłem strasznie nieśmiały, nadal jestem strasznie nieśmiały i strasznie się boję różnych dziwnych sytuacji, które mnie spotykają, czy w telewizji. No tak, bo kiedy już stoję przed kamerą, to muszę być autentyczny, muszę być prawdziwy i przekazać to, co chcę zrobić, ale kiedy siedzę tam gdzieś, czekam na coś, to jest zawsze obgryzanie paznokci, spocone ręce, ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Ale to polega na tym, żebym ja był jak najbardziej prawdziwy w tym wszystkim i ta muzyka wypływa ze mnie od samego początku. Więc ja się w tym realizuję w 100%. Nie ma czegoś takiego, że jest to gdzieś jakiś przymus, czy muszę to robić, tylko ja to robię z chęcią i robię to z większą chęcią niż szkoła, tak? Czyli co? Czyli jako człowiek wiążesz swoją przyszłość z muzyką? Tylko i wyłącznie, jeżeli mi wyjdzie, tak? Bo to muzyka i śpiewanie to jest bardzo taki niestabilny grunt. Można wybić się w przeciągu kilku miesięcy i można być na topie, ale można po tygodniu, dwóch to wszystko stracić i nie wróci się już na listy. I trzeba mieć także jakiś drugi plan i jakiś
inaczej do tego podchodzić. To też zależy od każdego psychiki, jak na siebie samego patrzy. Co by chciał osiągnąć, co by chciał zrobić. Ja chcę się w tym realizować, tworzę swoje kawałki, mam jakieś tam grono fanów, może to nie jest jakieś wielkie liczby, ale ja się cieszę, że w ogóle ktokolwiek zainteresował się tym, co robię, bo to jest najważniejsze, bo jeżeli ludzie odczuwają to, że jesteś prawdziwy, że to naprawdę tego się fajnie słucha, może niekoniecznie trzeba lubić styl muzyczny, w którym się obracam, tak, ale sam wokal, samo to, co się przez to, co się słyszy, co się czuje wewnątrz. Dla mnie to jest najważniejsze, żeby ci ludzie czuli to, co ja chcę im przekazać, a nie to, żeby mieć miliony na koncie, leżeć na Bahamach i po prostu mówić, że mnie nic nie interesuje, bo ja i tak zarabiam. Dla mnie najważniejsi są ludzie i to, co czują, kiedy dla nich śpiewam. A teraz zabawmy się trochę wyobraźnią. Wyobraź sobie, że właśnie znalazłeś złotą rybkę. Marzenia na najbliższy rok, które chciałbyś, żeby się spełniły? Marzenia. Zdać maturę, ale to nie za pieniądze, tylko za wiedzę. Nagrać swoją własną płytę, chociaż już jestem w tej chwili podczas nagrań, ale wydać ją w taki sposób, żeby ona była tak odbierana, żebym mógł dostać jakieś nagrody jak Monika Brodka, która wydała Grandę i po prostu zgarnęła wszystko, co najlepsze. Też bym tak chciał. I spełniać się w tym. Bym na pewno też chciał się podzielić częścią pieniędzy z rodzicami, bo to ich jest ogromny wkład. To ile oni już włożyli pieniędzy w to, na mój rozwój, na warsztaty, na wyjazdy wszelkiego rodzaju, to są niepojęte sumy. I chciałbym im to wynagrodzić. Albo może jakąś wycieczką, coś. No nie wiem, no ale w każdym bądź razie chciałbym im wynagrodzić to, co dla mnie już zrobili, bo tak naprawdę to jest ich zasługa, że jestem w tym miejscu i śpiewam tak, jak śpiewam, bo to oni dali pieniądze na to, żebym mógł się kształcić. Ja sam na to nie zarobiłem. I tego ci życzymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.